Gram za 10. To jest dzień odkupienia. Może władca piekieł będzie z Heilig, moi drodzy. Bóg wojny przejmuje piekło. Walkę Solima i Mini Majka również czekam, no bo z tej walki będę sobie typował swojego następnego przeciwnika, nie? This? Yes. Daliśmy się po walce. BUM! Bardzo dobrze. No co? Tak jest. Jeśli tak tylko się zacznie pierwsza walka, to wy musicie być gotowi na ten openie. Nie ma szansy, mam fryzjera na co A ty razem zapłacisz? Bo słyszałem, że ostatnio nie płaciłeś. Tak, ale jak słyszałeś, że nie płaciłem, a widziałeś to czy nie? Widziałeś, jak był obcięty kurwa cień? I tam było pytanie takie. A ty za coś w ogóle w życiu płacisz? A mówię tak, za błędy. U nas jest zawsze mocna ekipa. W szatni, w samochodzie, na sali. Wszędzie jest mocna ekipa. My jesteśmy mocni, po prostu. Nie? To jest jak jest. Najlepsze, a przede wszystkim skromni. Tak, skromność to jest nasza pierwsza cecha. Trenowaliśmy bardzo intensywnie. Skupiliśmy się na pierwszej rundzie, a tak naprawdę na pierwszej minucie, pierwszej rundy po prostu skupiamy się na czym się skupiamy? Na tym, żeby wjechać, rozjechać, zmiażdżyć. Nasi przeciwnicy są w strachu! Na komendę stop zatrzymujemy. Jeżeli nie ma komendy stop, nie zatrzymujemy się. Okay? Jeżeli trafiasz swojego przeciwnika, to ty musisz go dobijać. Nie, że trafiasz go i stajesz, patrzysz, czy on dochodzi do siebie. Nie, twoim zadaniem jest kończenie walki. Sędzia jest osobą, która będzie decydowała o tym, czy ona będzie zastopowana. Koniec twojego kurwa śmiesznego piekła. Dziecko Boga wchodzi do akcji. Ej, poczekaj. Nie, patrzę, czy ty jesteś większy czy puchar. Smoczka za to. A nie, bo on to miał w gębie. A co on miał w gębie, też nie wiadomo. Czasami z głowy schodzi, muszę się rodziną zająć. Bo mówię, tak córeczka mi się rodzi albo urodziła, nie wiem, bo telefon nie miałem w ręku. To jest mega uczucie, fajnie, ciśnienie zeszło. Tydzień przerwy i wracamy do roboty dalej. Powiedz, kogo chcesz dalej, bo chyba bestia, tak? Jechowa jaka dobrze? No chciałbym, żeby z Piotrkiem. Ja bardzo Piotrka lubię, to nie jest żaden nic ubliżania Piotrkowi, nic. Po prostu chciałem z nim stoczyć sportową walkę. Szkabę mam przed sobą, od mniejszych do większych. I nie od razu, jak najwyżej. Obserwujesz tak, jakbyś miał złapać chomika. Zawodnicy przychodzą, bo muchy tak, albo muchy, tak, obserwujesz. Nie myślisz, obserwujesz. Dobra, zakładam słuchawki i się wyciszam. Kolor! 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 Kolor!
boki, na boki, na boki, na boki, na boki, tak! O, tak jest! Lewy prawie idzie! O, tak! Kuba! Kuba! Ty się przyszedłeś, zbij się, lewy prawie! Po 3 rundach na to siłę. Reprezentant White Widow! Zapowiada się wywóz złomu, ale czy tak będzie? Przed wami Christian Machas! Tak będzie, ale oni wierzyli w niego. Nie no, przecież wiadomo, tutaj Maszka jeden, Joseph wtedy był obalany, nie za bardzo MMA robił, wiesz, a teraz kurwa było tak jak trzeba i Macias nie miał tego szans, on do mnie szypruje, co on chce się ze mną ustawiać, jak on nie ma szans z Johnem, po co, to niech se odpuści. Już wtedy. Powiem ci właśnie, to jest to właśnie, rozumiesz? Że 5 lat ćwiczył, ja miesiąc, kurwa Anzor mówi tak, jak przyszedłem, mówi ochujałeś, ty miesiąc przed walką do mnie przychodzisz, a ja nazwiskiem mam ręczyć, mówi dobra, jak tak chcesz, to nie ma czasu na technikę, robimy same sparingi, no i wpierdol dostawałem od chłopaków cały czas, no aż w końcu, kurwa, wiesz, gdzieś tam udało się to, wiesz, odkuć na swoje. Tak, zamykasz ją, już masz fokus na nią, fokus, boom, stay, jak idzie w tą, to stay, boom, idzie w tą, to stay. Ona nie ma. Odpoczywaj, Czaro, odpoczywaj! Oddychaj! Oddychaj!
Jest dobrze! Złap, oddasz i presja od początku. Super presja, jest! Presja! Rozjeżdżasz! Tak. Presja od początku! Presja! Jedzie z nim! Obracaj się! Nogi, Czarek! Obracaj się! Rąż się, Czarek! Dzięki za wsparcie. Kocham was. Ale stracha ma robię. Chyba. No tak, wiem. Nie ma, ale obiecuję, że tak, jesteś kilka razem w lesie. Nie będziesz tutaj... Kobieta dla mojej mamy, którą wciągnąłem do Polski na tą walkę. Bardzo ci dziękuję, że jesteś. Bo wszystko, co robię, robię w moim życiu dla siebie, żeby była ze mnie dumna. Ruszaj się. Dawaj. Dobrze widzę pod biurem. No niefortunna sala rozgrywkowa. Czy tego dokumentu wiesz, ja bym to wnosił, wiesz, mam walkę. Co pani powiedziałem przecież? Ja wiem, o co ci chodzi, ja ci tam wiem. Masz duszę artysty. Śmiesznie z tą wagą wyszło, wiesz? Wszyscy mówią, że najpierw śmiesznie z tą wagą. To zajebiście. Dusza artysty, wygląda zajebiście. Pracujemy, Majeczka, pracujemy, tak jest! Idziesz za tym, Maja! Idź, Majka! Majeczka, kolana! Daleko biodra! Tyłek do tyłu, Majka! Chuja umieć, kurwa! Ruszaj się dużo!
Nie przejmuj się tym! Nie ogłaszam tego chyba, bo po chuj, kurwa. Po chuj to komu? My ogłosimy. Świetnie zrobiliście zastrzyk, ale zabolało mnie przy wymianie. To było piękne, kurwa, to było piękne. Kurwa, to bym chciał z rozrzewki, kurwa. On zasnął? Zasnął. Jak? Pa. Pa, 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 pa. Kurwa, co to było? Ej, to było zajebiste. Chyba mocno mówię, mam. A powiedz na gorąco, bo ty chciałeś mu podać rękę pierwszą, on nie chciał, no potem dał ci, kurczę, potem znowu nie chciał. Sprawdziliśmy się, więc uważam, że warto było chociaż przybić, nie? Na przykład ja z Polakiem, jakkolwiek byśmy się nienawidzili, to sobie po walce zawsze daliśmy. Kurwił Polaczka, powiedziałem, że leżał jak taśma schowok. Kto zdjęcie? Zdjęcie właśnie będzie powtóreczka, góra, zara. Musimy tylko mocniejsza. Mocniejsza u ciebie będzie. 30 kilo więcej. Nie było, bo słuchaj, wyczekałeś go, on wiedział, że wchodzisz w nogi i odstawił te nogi i zostawił w brodę. On wiedział, że wchodzisz w nogi, wycofał nogi. Zróbmy te wody wszyscy, bo nie mamy wody z oktagonu. Ej, wszedłeś, patrz, wszedłeś na ej, Bucharest. Najlepsza ekipa w Polsce. Ja muszę mieć miejsce na czapkę. Pa, Karli, ten minimajk co robi. Dobra, i mi zdjęcie z nogi. Zobacz, co minimajk robi. Uwaga,
Co dalej? Z kim chciałbyś dalej bronić te płace? Z kim kolejna walka? Już nie będę rzucał słuchania, tylko przydyskutuję z kim terenem. Czekamy w takim razie na tę dyskusję, oby było mocne! Polska góra! Myślę, że Denis rozwinął się na tyle, że wie, jak wygląda ten świat Greek Fightu, wie o co w tym wszystkim chodzi i o to, że my mamy swój kanał komentary, po prostu my komentujemy i musi się tego przyzwyczaić, że ktoś ma jakieś zdanie o nim, ale to nie znaczy, że my chcemy dla niego źle. Ja naprawdę mu kibicowałem, bo on jest Greek Fighterem i wiesz, fajnie by było, jakby Greek Fighter wygrał kurwa zawodowo, ale to się nie udało. A druga rzecz, że wiesz, Artura znam od dziecka, od gimnazjum, dlatego też nie mu kibicowałem. Także siak. Ja życzę bardzo dobrze Denisowi, mam nadzieję, że będzie napierdalał, niech zdobywa, niech zwycięża, zdobywa jakieś kurwa trofea, a może kiedyś się spotkamy w ringu. A dobra, powiedzieć czym, co się stało? Bo już mówię tu doktorowi, że on mi w pierwszym trafił ciosem i ja kurwa widziałem, ogóle, że leci... Nie, że leci cepem, że go ściągnę i kurwa i tak tu, nastawiałem się... A po co wiesz? Ty miałeś to, co masz robić, a nie kurde wiesz myśleć. Bo ty robisz, bo my myślimy. Szacunek jeszcze raz i pan dziękuję za walkę. Dzięki, trener. Wiesz co chodzi? Ty robisz to, co my mówimy. Cały plan jaki był?
Ty miałeś go skontra, wiesz, od razu, wiesz, na pierwsze, wiesz, wymiany wchodzisz z nim? Nie. Miałeś zachodzić. A po co w ogóle do niego potrzebujesz? Śpiewałem. Nie, to jakoś nie wiem. Taki później. Ale mówiłem cię, do narożnika od razu podchodzi. Chodź, idziemy. Był plan taki, żeby kurde po prostu zachodzić w prawo, nie dać mu się, żeby się wyszczeliwał, ale trafił mnie jednym ciosem i chciałem mu po prostu koniecznie skontrować, nie? No, ale stało się, jakie stało. Ogólnie, ty, no wiesz, kolejne tam doświadczenie, kolejny raz trenek zły. No. Szkoda, no ale mówię, no ale ty, szacunek dla Denisa za to, że po prostu poszedł tak jak obiecał, a nie gadał i tyle, nie? Ogłaszają moją walkę na grudniowej gali High League'u z Alberto oczywiście. Skończy się śpiewanie o smakach wakacji. To będzie smak porażki. Nie daj odsiadki, nie daj odsiadki. Pierwsza była na ale dla nas, my widzimy to, co kurde przegrało, no. To co wiesz, nie wyszło no, cię, nie? No. To widzimy. Ale ja też... Nie, nas po teraz się cieszysz, potem będziemy świętować. Poprawiać. Poprawiać. Ja chcę świętować już. 3-0 nasza szatnia. Ja pierniczę. Dziękuję jeszcze raz naprawdę, dziękuję za to na was. Trzy mocne rundy były, fajnie. Trzymam kciuki za twoją przyszłą walkę. Cała dominacja. Tak. Stójcy, pięknie, a ja obrony. W drugiej rundzie już czułam, że nie daję 100%. Czułam, że... Że nie, muszę, nie dajesz, tak? Że nie muszę już dawać temu. Ja czułam, że... Musisz, zawsze dałam. Ja, ale wiem, ja źle zrobiłam, ale no odpuściłam trochę. Ale doświadczenie, następny raz tego nie ruszę. No nie, nie. Nie ma odpuszczenia. Jeszcze raz. Ważny dla Iliasa. Dla Iliasa. Y. Tak, I, L, A. A. Tak. Jak ty słabki. Nawet nie, która z was by mnie nie wierzyła, because I know for now. No, I did. Oh, my God.
like a baby in the bathroom right there. Jak mały dziecko. See how it ended out. I was so scared. You actually were very good, Lexi. You really? Very, yeah. Very she didn't touch your face once. All she was yeah, getting yeah. your legs. She was trying to get you on the ground the entire time. Those were all strategies. I can't believe it. I'm so happy. I was so yeah, scared when she was untouched. Yeah. I'm like, oh my gosh. Yeah. Oh, she literally was on the ground. She was yeah, I was on the ground. I was like, okay, jak przytrzymam ją long enough, to sędzia podniesie nas, no. Because that's a rule. Yeah. Po wygranej jesteśmy, ja nie wierzę, naprawdę, emocje nie do pisania. Arby się patrzy, przede wszystkim chciałabym podziękować moim trenerom Arby, Anzor, Adam. Czemu ja nie powiedziałam Adam na końcu? Adam, Piotr, mój menadżer, wszyscy, co przyczynili się do wygranej, nie wierzę, naprawdę, o matko. Emocje w trakcie walki. Byłam bardzo świadoma tego, nie wiem jak mam opisać. Byłam świadoma, byłam spokojna. Jak wchodziłam do walki, to czułam, że jestem zbyt spokojna, ale okazało się, że to było dobre. I trzecią rundę trochę odpuściłam, bo czułam, że dwie wygrałam, więc przy trzeciej trochę odpuściłam, mój błąd. Natalia bardzo fajnie się pokazała, trzy mocne rundy. Jestem tak wdzięczna.